Przed Wami, kochani, powieść historyczna, inspirowana prawdziwymi, dramatycznymi wydarzeniami, napisana pod wpływem rozmowy z kimś, kto przeżył prawdziwy koszmar i wyszedł z tego żywy. To jest mocna i niezwykła historia. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny wrześniowy dzień. Witam Was Olga z Wielkiego Buka. Życie, kochani, udowodniło nam już nieraz, że potrafi pisać te najbardziej przerażające, najbardziej nieoczywiste, najbardziej zaskakujące scenariusze. O wiele bardziej zaskakujące, przerażające i niesamowite od jakiejkolwiek fikcji. Ale kiedy do tego życia miesza się jeszcze ta wielka, ta bezlitosna historia, to może się okazać, że w jednej chwili cały świat może obrócić się do góry nogami i nigdy do końca nie wrócić na swoje miejsce. Prawdziwą walkę, prawdziwy koszmar, prawdziwy cud przetrwania przeżyli ci, którym udało się przetrwać II wojnę światową. Ci, których ścigano, ci, na których polowano, ci, którzy wbrew wszystkiemu znaleźli schronienie. Bestsellerowa autorka Christine Harmel już niejednokrotnie brała na tapet prawdziwe opowieści, prawdziwe wspomnienia, prawdziwe dzieje, by opowiadać je na nowo w ten poruszający sposób. Tym razem zainspirowała się rozmową z Aaronem Bielskim, członkiem partyzanckiej grupy żydowskich uciekinierów, którzy kryjąc się w puszczy stawili zbrojny opór i przetrwali II wojnę światową. Przed Wami Las znikających gwiazd, Christine Harmel. Powieść historyczna, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Świat Książki. Stara kobieta miała dar. Dar, który przechodził u niej z pokolenia na pokolenie. Dar, który pozwolił jej przewidzieć nadchodzący koszmar, nadchodzące nieszczęścia. Stara kobieta pozwalała się kierować opatrzności. I tak w roku 1928 pod jej opieką znalazła się maleńka dziewczynka. Dziewczynka, która razem ze starą kobietą zamieszkała w sercu puszczy. Dziewczynka o gołębim znamieniu na ciele i o wielkim przeznaczeniu. Dziewczynka, która w przyszłości wyrośnie na młodą kobietę, kobietę o niezwykłej wiedzy i równie niezwykłych umiejętnościach. To właśnie ona pomoże tym, którym nikt już nie chciał i nie potrafił pomóc. Pod jej skrzydłami grupa żydowskich uciekinierów będzie mogła przetrwać najgorsze i jeszcze kiedyś zobaczyć światło dnia. Do napisania powieści Las znikających gwiazd zainspirowała Christine Harmel rozmowa z Aaronem Bielskim, jednym z legendarnych członków grupy partyzanckiej, żydowskiej grupy partyzanckiej, która dzielnie stawiała opór, również opór zbrojny, na granicy dzisiejszej Białorusi. W grupie Bielskiego znajdowali się uciekinierzy z pobliskich miasteczek i uciekinierzy z gett, ci, których zdołano uratować przed tą niechybną śmiercią. Grupa kryła się po lasach pobliskich puszczy. Tworzyła grupę ponad 1200 osób, którym udało się przetrwać. Powieść Harmel, co bardzo ważne, nie opowiada jednak wspomnień Bielskiego słowo w słowo. Posłużyły one jako podstawa, jako kanwa pod inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, fabularyzowaną opowieść, pełną dramatycznych zwrotów akcji, dramatycznych wydarzeń, jednak taką, która czerpie garściami z prawdziwej historii. Jej osią jest młoda dziewczyna. Dziewczyna z lasu. Dziewczyna, która jest tutaj niczym pochodnia. Ona jest tutaj niczym ten promień nadziei w świecie, który obezwładniła ciemność. Jest odważna, jest silna, potrafi przetrwać tam, gdzie przetrwanie wydaje się być niemożliwe. Pełna oddania, zdolna do tych największych poświęceń, zdaje się być kimś więcej niż tylko zwykłym człowiekiem. Ona jest ręką przeznaczenia. W Lesie znikających gwiazd temat wiary, temat Boga, temat opatrzności jest obecny na każdej stronie. On prowadzi tę historię. On daje nadzieję zarówno samym bohaterom powieści, jak i czytelnikom. Christine Harmel, kierując się zresztą słowami samego Aarona Bielskiego, udowadnia tutaj, że istnieje to światło, istnieje ta wielka siła, istnieje to wielkie dobro, które potrafi wyprowadzić człowieka w chwili tej największej próby. Istnieje również wspólnota ludzi, która jest zdolna zrobić więcej niż
mogłoby się wydawać. Las znikających gwiazd to opowieść o okrucieństwach wojny, o potwornościach, o barbarzyństwie, którego nic nie jest w stanie wytłumaczyć. Ale przede wszystkim jest to opowieść o niezwykłym poświęceniu, o oddaniu, o braterstwie i o siostrzeństwie w chwili tej największej próby. O grupie zupełnie obcych sobie ludzi, którzy stworzyli tam rodzinę i gotowi byli za siebie zginąć. Warto pamiętać podczas lektury, że Christine Harmel mocno udramatyzowała tę historię, miejscami również ją nieco odrealniła. Sprawiła, że niektóre postacie nie tyle są postaciami, co niemal bohaterami, są symbolami. Całość jednak rozgrywa się wokół prawdziwych miejsc, wiosek, miasteczek, miast, gett. Również wokół prawdziwych, tragicznych często wydarzeń, co zresztą autorka bardzo szeroko i obszernie tłumaczy nam w posłowiu. Tam też zresztą znajdziemy tę motywację, która przyciągnęła Christine Harmel do opisania tej niezwykłej historii partyzantów, która potrafiła naszą autorkę przyciągnąć i tym samym ona też potrafiła przywiązać do tej historii nas, czytelników. Las znikających gwiazd, kochani, w konkursie z wydawnictwem Świat Książki. Pytanie konkursowe natomiast brzmi: co dobrego ostatnio przeczytaliście czy obejrzeliście? Podrzucajcie swoje polecajki, swoje propozycje. Mogą to być oczywiście książki, mogą być to seriale, filmy. Swoje komentarze wpisujcie w komentarzach pod filmem właśnie swoje odpowiedzi. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcy. Wyniki pojawią się tradycyjnie i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Kiedy mowa o powieściach historycznych, fabularyzowanych, inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami, lubię u autorów i autorek oczywiście transparentność. To przyznanie się właśnie do fabularyzowania, udramatyzowania, do podkoloryzowania pewnych wydarzeń na rzecz swojej fabuły, swojej opowieści. Podoba mi się to, że Christine Harmel niczego nie udaje. Ona wcale nie snuje opowieści Arona Bielskiego, nie wykorzystuje słowo w słowo jego wspomnień. One właśnie zostały potraktowane jako kanwa, jako inspiracja do opowieści tak naprawdę zupełnie innej, chociaż tak podobnej. To, co łączy rzeczywistość, prawdziwą historię z powieścią Christine Harmel, jest oczywiście to poczucie braterstwa, wspólnoty, tego oddania. To jest ta historia niezwykłego wręcz przetrwania w warunkach, które wydawały się niemożliwe do przetrwania właśnie. Zresztą po lekturze Lasu znikających gwiazd czytelnik wydaje się być taki właśnie zainspirowany, by poznać bliżej historię Arona Bielskiego, jego braci, jego właśnie odważnych współtowarzyszy tej grupy partyzanckiej. To jest absolutnie niesamowita historia. Serdecznie Was zachęcam właśnie do poznania jej bliżej. No i zapraszam Was również do przeczytania Lasu znikających gwiazd o niezwykłej młodej kobiecie, która wykazała się równie niezwykłą odwagą i stała się niejako żywą legendą. Las znikających gwiazd również jest na blogu do poczytania, jeżeli macie ochotę, a my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa! Dużo, dużo dobrego dzieje się na Wielkim Buku, dużo dobrej literatury, dużo dobrych książek. Zaglądajcie i oglądajcie. Jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!